I teraz jest właśnie w historycznym momencie, gdy wszyscy możemy zrobić to historyczne nacięcie. Zapraszam, jeśli. Jeszcze pana Marasza było. Ale twarzy do nas, proszę państwa. Czemu? Trzy, cztery. I stało się. Wyczuliście państwo nasze zaproszenie. Możemy wspólnie cieszyć się z otwarcia tego nowoczesnego oddziału ratowniczego. Nie tak dawno, półtora roku temu, otwieraliśmy piętro wyżej nowoczesny blok operacyjny. Cztery sale nowoczesne. Również pieniądze pochodziły ze środków zewnętrznych i tutaj ukłon w kierunku Urzędu Marszałkowskiego, bo dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego także znalazła się na właśnie powstanie bloku operacyjnego. SOR, proszę państwa, oprócz środków własnych, oprócz środków wymienionych Fundacji Polska Miedź, to także środki pochodzące z Unii Europejskiej. Będą... Żebyśmy się czuli bezpiecznie, KGHM nigdy nie ustanie w wspieraniu takich inicjatyw. Jeżeli chodzi o sam poziom zdrowia... Jeżeli chodzi o sam ten obiekt, to rzeczywiście robi wrażenie. Jest to nowoczesny obiekt, który na pewno spełni oczekiwania. Trzy stanowiska wyposażone w respiratory, źródło tlenu, próżni oraz kardiomonitory są różnicą od tamtej, że możemy mierzyć do ciśnienia metodą uchwałą. Także jest to właściwie najwyżej może wyposażony, największy właściwie z możliwych sprzętów znajduje się tutaj. Mamy do dyspozycji 10 pomp infuzyjnych, 4 pompy objętościowe, 2 urządzenia do ogrzewania płynu. Także wszystko, czego potrzebujemy, jest na tej sali. Pacjent również może tu przebywać 72. I te łóżka, tak jak państwo widzicie, respiratory. Mam nadzieję, że będą służyły naszym pacjentom. Thank you.